Witajcie, drogie światusy. Ja jestem Edwin, a to jest Sara. A wy oglądacie kanał Światusy, na którym omawiamy propagandę Świadków Jehowy, tą, której sami doświadczaliśmy, jak również tą obecną i sposób, w jaki indoktrynują swoich wyznawców. Pokazujemy podczas tych filmików, że Świadkowie Jehowy są bardzo niebezpieczną grupą destrukcyjną i to jest coś, co zagraża życiu i zdrowiu wielu osób. Dlatego zapraszamy Cię na kolejny odcinek, w którym będziemy omawiać filmik ze zgromadzenia, takiego spotkania Świadków Jehowy, w którym w zasadzie wybrali absurdalny przykład, ale do tego jeszcze dojdziemy, który ma uczyć ich wiary i jak ją lepiej przejawiać. A kogo będziemy omawiać teraz? Bo była już Sara. Jak nie oglądaliście poprzedniej części, to tu macie playlistę. Tak, a teraz a dzisiaj na tapet bierzemy sobie Rahab. Rahab to taka mieszkanka Jerycha. Jerycha, tak. Która trudniła się najstarszym zawodem świata. No w końcu Biblia to bardzo stara księga. W sumie tak. Ja może tutaj zostawiłem ten fragment, bo te wszystkie przemówienia podczas tego zgromadzenia dotyczące kobiet, jakby tutaj kobiety chcieli tak wywyższyć, więc plus dla świadków, ale oczywiście wyszło jak wyszło, zawsze. Jak wyszło. To miały być przykłady biblijne kobiet, od których się wszyscy mogą uczyć, bo później od kobiet się mogą też mężczyźni uczyć, to jest tam oczywiście pokazane. Natomiast najpierw była jakaś taka rysunkowa historyjka, jak ta historia wyglądała i później na nasze czasy to przenieśli. I tę akurat dotyczącą Rahab zostawiłem, bo chciałbym wspomnieć o moim zdaniem bardzo absurdalnej postawie wysłanników Jozuego. Jozue wysyłał do Jerycha, tak? Mhm. Chyba tak. No ale zobaczmy. Jerycho czekała zagłada. Ludzie byli przerażeni. Kiedy ci Izraelici przyszli do mojego domu, nie było czasu do namysłu. Chodziło o nasze życie. Już jako mała dziewczynka słyszałam historię o Bogu Izraela. Jehowa różnił się od innych bogów. Wysuszył wody Morza Czerwonego i sprawił, że jego lud pokonał Amorytów. Wiedziałam, że jeśli pomogę tym mężczyznom, to Jehowa pomoże mnie. Po raz pierwszy w życiu stanęłam po stronie Jehowy i dołączyłam do Jego ludu. A moja wiara została nagrodzona. Dobra, myślę, że pominę dalej, bo to nie jest aż tak istotne. Natomiast takie lekkie wprowadzenie. Izraelici przyszli do... Pod Jerycho. Pod Jerycho. Oni przyszli na zwiady. Tak, Jozue wysłał dwoje, zdaje się, szpiegów, żeby się dostali tam do miasta, no i oni musieli się gdzieś ukryć. No i jakimś trafem postanowili w pierwszej kolejności odwiedzić dom prostytutki. No, jak wiadomo, nie ma tam żadnych mężczyzn, więc nikt ich tam nie szukał. Dokładnie. Więc rzeczywiście to jest bardzo taka wątpliwa postawa szpiegów, chyba że chcieliby, nie wiem co zrobić. Może trochę inny rodzaj przeszpiegów zaplanowali sobie, no ale poprawność, w ogóle poprawność polityczna taka ówczesnych Żydów i nawet Józef Flawiusz o tym pisał, że w ogóle pomija się ten motyw, że ona była prostytutką, tylko się nazywają gospodynią domu w niektórych miejscach. Tak, no tak mi się skojarzy. No nie, no bo wiesz, no ta historia... Trochę nie pasuje do nie? No poszli, bo poszli. Ja nie mówię, że nie mogła to być porządna kobieta w żadnym Chwalczyni wypadku, nie? Boga, no. Jakby, no przyjmijmy, że owszem, wydarzyła się ta historia i tak dalej na potrzeby tego odcinka. No i wracają ci dwaj zwiadowcy, no i muszą wymusić Jozuemu, że no właśnie spędzili noc z kobietą, więc no, trzeba coś powiedzieć, że no, była wyjątkowo oddana Jehowie. Tak, musieliśmy się schować. Wszędzie by nas szukali, ale tam nie. Wcisnąć w jakiś kąt. Albo coś innego. Dobrze, przejdźmy może do tych przykładów biblijnych. Tak, a w ogóle ten przykład, który biblijny. Następny będzie, no, znaczy to jest biblijny, a potem sytuacja z życia.
Ja nie wiem, jak oni te kropki połączyli. Ale połączyli. I teraz tutaj sobie zobaczymy, jak to zrobili. Zobaczmy teraz w filmie, jak pewna młoda kobieta, która studiuje Biblię, okazuje wiarę taką, jak miała Rahab. Nie miałam co do tego żadnych wątpliwości. Znalazłam prawdę. Ale skąd ten niepokój? Wiedziałam, że moja mama uwielbia święta. Jednak dowiedziałam się też, co myśli o nich Jehowa. Święta mu się nie podobają. Niektóre zmiany przyszły mi łatwo. Ale do tego, co było przede mną, bardzo potrzebowałam pomocy Jehowy. Tak bardzo kocham mamę. Kiedy wyjaśniłam jej, że już nie będę obchodzić świąt, widziałam, że zrobiło jej się przykro. Ale wiedziałam, że postępuję właściwie i modliłam się, żeby Jehowa pomógł jej to zrozumieć. To będą wyjątkowe święta. Najnowsza lustrzanka cyfrowa, tylko teraz. Za jedyne $399, a 65-calowy telewizor 4K Ultra HD tylko za 800. Byłam zaskoczona, że mama chce się dowiedzieć czegoś więcej. Bardzo się cieszę. Dzięki Jehowie poznałam prawdę. A teraz może pozna ją też moja rodzina. Ja później powiem, jak oni tu połączyli te kropki. Bo okay. Myślę, że znalazłam tutaj rozwiązanie. Natomiast zastanawia mnie ten Jehowa, który no, nie lubi pewnych rzeczy. Jehowa to jest taki smerw maruda. Niczego nie lubi i nie pozwala tobie czegoś lubić. To znaczy, wiesz, no Jehowa pozwala na wiele rzeczy, na przykład na... Na budowanie mu nowej sali, na dawanie mu datków do skrzynki. No bardziej miałem na myśli na krzywdzenie dzieci w zborach i stwarzanie ku temu warunków. No mroczne. No, no na przykład jakby no, to mu nie przeszkadza za bardzo. Bardziej się smuci wtedy, kiedy... Na przykład ty byś wręczył komuś prezent, no a to byłoby jakoś święta. To by było z okazji okazji. Tak. Nie można dawać prezentów z okazji, można tylko bez okazji. W głowie świadka Jehowy, czy inaczej, no ja się w dużej mierze zgadzam z tym, że święta to jest taka komercja totalna. I jest nastawione na trzepanie kasy to wydarzenie. Jakby mi to osobiście nie przeszkadza jako osobie niewierzącej. Oczywiście rozumiem, że wiele osób ma w związku ze świętami pewne duchowe przemyślenia, uniesienia i tak dalej. No i jak najbardziej mają do tego prawo. Natomiast w głowie świadka to, do czego chciałem nawiązać, jest coś takiego, że to jest tak złe. Jehowa tego tak nienawidzi. A w ogóle to tylko chodzi o kasę. Zresztą ten motyw, który tam się pojawił, tego. No to będą, tak, bo te słowa oczywiście są dobrane no, bardzo skrupulatnie. To będą wyjątkowe święta, bo najnowsza lustrzanka tylko $399. No okej, okay, ale czy dla tej matki, która zakładam, że dla niej święta są ważne z powodów duchowych, czy jej ktoś każe kupować tę lustrzankę, czy ktoś jej zabrania spędzić te święta w taki sposób, w jaki lubi według tej swojej religii, bo to się dzieje w Stanach, więc nie mamy pewności, czy jest katoliczką, czy może jakąś protestantką. Mhm.
Czy nawet nam, czy wiesz, Edwin, no jak zaczęliśmy obchodzić święta, to w sumie zdarzało się, że po prostu siedzieliśmy w domu i jedliśmy bigos. Bigos. Ale nie było jakiegoś zastaw, a postaw się, czy nowej lustrzanki, nie? No właśnie, z tytułu okazji... Kto komu zabrania spędzić ten czas tak, jak lubi? Jeśli lubi nic na przykład nie robić i grać w Wiedźmina, to też spoko, nie? Tak, jedne święta i nowy rok to grałem w Horizon i po prostu 100 godzin tak spędziłem, święta. I to były piękne święta. No, jedne z fajniejszych. No. Ale dobra, wracając jeszcze do tych wydarzeń. No, kupiłeś to Horizon, a żeby kupić Horizon, musiałeś kupić PlayStation. No na i masz święta? Konsumpcjonizm! Zaorali cię świadkowie! Nie, to sami się zaoraliśmy. Wróćmy tu do tego filmu, tam nie szukajmy jakichś rzeczy, które... Których nie ma. Tak. Zobacz, że na to, co zwróciłeś uwagę, że nie można było sprzedać, tylko trzeba było wyrzucić. Aha. Ona nie mogła na przykład tych ozdóbek sprzedać, żeby ktoś ich użył. Nie, to mało trafić do kosza. Dlaczego? No, i to jest konsumpcjonizm i zniszczenie warunków, nie ma, przepraszam, warunków. Tak, no. To znaczy ma to oczywiście według świadków pewne uzasadnienie biblijne. Żeby być jak ci. No. Kto tam spalił księgi? Nie Berejczycy, nie. Hebrajczycy, nie. No już nie pamiętam. Kto wie, niech pisze w komentarzach. Tak. Kto tam spalił księgi. Ja myślałem, że Berejczycy, ale Berejczycy to codziennie badali pisma. Ale tam którzy byli tacy, którzy magiczne księgi spalili. Tak. I świadkowie to tłumaczyli wtedy, że przecież można było je sprzedać, one miały bardzo dużą wartość, ale nie ważny był ten pieniądz, tylko to zniszczyli, spalili w ogniu. I tak, i te spoiler, nie spoiler, niektórzy świadkowie bardzo dosłownie to o paleniu traktowali i potrafili na przykład popalić swoje zdjęcia z komunii, z chrzcin, jakieś rodzinne pamiątki. Znasz takich? Znam. No, że w żadnym wypadku, nie? No i potem trochę lipa jest, bo jak te dzieci dorastają i chciałyby na przykład mieć te zdjęcia, bo dla nich na przykład to miało znaczenie, no to nie, sorry, spaliłem, no bo chrzciny w kościele są złe, nie? Tak, nie można takich rzeczy wspominać. A poza tym to jest w ogóle taki, nie wiem jak to nazwać, takie wezwanie do... To jest konsumpcjonizm. Wyrzuć rzeczy i kup se nowe ozdoby. Nie używasz ponownie. To jest bardzo nieekologiczna postawa. No przecież ktoś mógłby z tego skorzystać, ale nie, to by było no popieranie tak. tego złego święta i Jehowa dalej byłby smutny, bo ktoś by z tego korzystał. Ale ja się zastanawiam, no bo zobaczcie, przecież tak naprawdę skoro ona postanowiła nie obchodzić tych świąt, okej, mogłaby nie przyjść tego 25, 26, ale co to w ogóle znaczy, że co teraz... W ogóle? Nie, mamo, nie. Dopóki choinka będzie w twoim domu, to cię nie odwiedzę. Chyba tak. Chyba. To znaczy, my o tym wspominaliśmy już, nie wiem, z rok czy dwa lata temu w jakimś odcinku o świętach, że wielu świadków Jehowy spotyka się z innymi właśnie we święta, ponieważ jest to wolny czas i tłumaczą sobie to tym, że no, spotykamy się nie w święta, tylko w wolny dzień. I to jest takie troszkę... To już jest okej. Okay. Takie tłumaczenie sumienia, takie wyjaśnienia, które no, akurat przechodzi. I to była też taka myśl, którą tu przypomnę. Dobra rada dla was, jeżeli macie w rodzinie świadków Jehowy i chcielibyście się z nimi spotkać, to żeby im powiedzieć, że hej, przyjdźcie do nas, to jest akurat wolny dzień, to nie będą święta. I oni wtedy najprawdopodobniej się ugną, spotkają z wami. Wy nie musicie ich do niczego zachęcać, po prostu jeżeli chcecie się spotkać. Bo to, że poza tym, że oni są świadkami i są odklejeni w wielu sytuacjach, i to mówimy z autopsji, bo tacy byliśmy, żeby nie było, to przełkną i będzie spoko. I nawet się pośmiejecie i napijecie wódeczki i różnych innych trunków i będzie okej. Okay. No bo w teorii, załóżmy, że ta mama też zostaje świadkiem i ta dziewczyna też zostaje świadkiem i za rok znowu są święta, no ale oni już wiadomo nie obchodzą świąt, ale przychodzi ten 25 i robią sobie obiad, to są Stany, może robią tak. Indyka albo tofu indyka, bo może są wegankami. Bardzo, bardzo dobrze. I spotykają się razem i jest czerwony obrus i sobie siedzą razem i piją grzane winko i jest super, spędzają czas. Różnica jest taka, że nie nazywamy tego świętami i nie mamy choinki. I prezentów sobie nie dają. A na dekoracje... Ale już Jehowie to nie przeszkadza. No, tak. No rzeczywiście Jehowa ma bardzo takie
konkretne wymagania do tego, co można robić, a czego nie powinno się robić w określone dni roku. Na przykład tłusty czwartek jemy pączku. Dokładnie. Bo być może niektórzy nie załapali, o co tu chodziło. Ona musiała się bardzo wysilić, żeby powiedzieć mamie, że nie będzie obchodzić świąt. I to było dla niej bardzo duże wyzwanie, bo mama się mogła pogniewać, ale tak to świadkowi przedstawili, że mamę to zainteresowało i zostanie świadkiem Jehowy, bo zaczęła studiować Biblię ze świadkami Jehowy. A ja też teraz mogę coś powiedzieć? Nie, nie możesz. No bo to znowu jest takie wyzwanie, to jest najtrudniejsza rzecz ever, bo to jest prawda i ja muszę to zrobić, bo Jehowa to siam, to tamto. Tak jakby w dzisiejszych czasach ludzie w naszym wieku na przykład, albo starsi o 10 lat, w waszym wieku, młodsi, nieważne, nie powiedzieli czasem, no nie wiem, do rodziców czy do kogoś, wiesz mamo, ja na przykład nie chcę spędzać Wigilii tak, jak wy zawsze spędzaliście, że nie wiem, stół, 12 potraw, sprzątanie przez miesiąc wcześniej. Nie, ja na przykład wolę sobie zamówić ten barszcz, bo lubię jeść barszcz i posiedzieć w domu w naszym najbliższym gronie. Albo nie przyjadę, bo... Nikt takich wyzwań nie miał, nie? Tak. Bo planuję wyjechać do Meksyku na święta. I tak, to zawsze chciałam, bo mnie zima dobija tak, w Polsce. No. A mama, no na święta nie przyjedziesz? No nie przyjadę, no kocham cię, ale na przykład chciałabym ten przyjadę czas spędzić inaczej. Nikt nie ma takich wyzwań w życiu, tylko świadkowie Jehowy. Mhm. No troszkę tak to wygląda. No cóż, niestety los dla świadków Jehowy nie był łaskawy i po prostu ich tak jakoś pokarał i teraz muszą... Ciągle wyzwania mają jakieś. No. Tak. Ja jeszcze tutaj sobie zerknę. Dobra, mamy. No bo znowu my z interpretacją polecieliśmy. Zobaczmy, co tam nas zachęcają. Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z tego dramatu. To jest dramat. Tak jak Rahab, ta kobieta rozpoznała, kto jest prawdziwym Bogiem. Była przekonana, że znalazła prawdę. Ale teraz musiała zacząć działać zgodnie z tą wiarą i spotkało ją błogosławieństwo, kiedy opowiedziała się po stronie Jehowy. Każdy z nas musi się zastanowić, czy zdecydowanie opowiadam się po stronie Jehowy. I ciekawy zwrot, którego on użył, tutaj mnie, tutaj szczególnie zwrócił moją uwagę. Tak jak Rahab rozpoznała, kto jest prawdziwym Bogiem. Mhm. I z tą wiarą działała i kim się ten Bóg posługuje? Kim? To jeszcze będzie za kilka odcinków, już nie pamiętam, w której z tych serii, bo tu jest dużo tych kobiet, o których się trzeba uczyć, ale ty musisz zrozumieć, że prawda jest tu i działać z tą wiarą, bo tobie jako świadkowie Jehowy jest cały czas wpajane, że to jest jedyna prawda. Jeżeli ty na przykład, szczególnie kiedy się w tym urodziłeś i wychowałeś, no to w ogóle już nie znasz niczego innego. I zresztą sam się zastanawiam, czy ja tak samo pojmuję świat i wiele rzeczy, jak wiele osób, które nigdy się w tym nie wychowywały. Natomiast cały czas się wpaja takie coś, że ty nie możesz myśleć... Nie możesz mieć żadnych wątpliwości, że prawda jest tylko w ten sposób tobie dostarczana, bo jakby byś odrzucał jednocześnie Boga. Tak. Zresztą to będzie jeszcze pokazane w kolejnych odcinkach, kolejnych częściach, no, a u nas odcinka. Natomiast chciałbym jeszcze, Sara, tutaj i wy, drodzy nasi słuchacze, połączyłem sobie te kropki chyba. Tak? Znaczy trochę tak, bo zobacz, ta historia, nie wiem w jaki sposób wy znacie tę historię, bo okazuje się, że my Biblię trochę inaczej znaliśmy, ale jako świadkowie Jehowy, kiedy nimi byliśmy, to ta historia mniej więcej miała taki oddźwięk. Oni przyszli do Racha, bo się chcieli ukryć i ona im pomogła, bo wiedziała, że to są słudzy prawdziwego Boga Jehowy, więc im pomogła i została przez to wynagrodzona, bo uszła z życiem. I została chwalcą Jehowy i wow, super, bo się dobrze zachowała, bo miała wielką wiarę. No i tutaj podobnie było tak, że ta blondyna, a matka też była blondyna, no i wiesz, okazała wiarę i zdobyła się na taką odwagę, że porozmawiała z matką o swoich wierzeniach, że nie przyjdzie na te święta, bo Jehowie się nie podobają, no i w ten sposób pozyskała matkę.
A, jeszcze jedna rzecz, którą ważna zapomniałem, najważniejsza w tym wszystkim, że została tym świadkiem, znaczy tym świadkiem Jehowy, tym chwalcą Jehowy, tak to nazwijmy, ta Rahab, i porzuciła tą swoją profesję. I, czyli pod wpływem prawdy ze Słowa Bożego można zmieniać swoje życie i jak ktoś źle postępował, to teraz zaczyna dobrze. I jak ty zostajesz świadkiem, to też porzucasz złe postępowanie. O. Czyli między innymi tamta życie w nierządzie, a tutaj wyrzucasz bombki, no jakoś kropki połączone. Okej. Okay. Może być? Może być. Dobrze. Przyjmuję. Och, wybrnęliśmy z tego. Następna część, którą omówimy już w następnym odcinku, będzie mówić o tym, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach życiowych, jak okazywać wiarę jako świadek Jehowy, kiedy spotyka cię na przykład ciężka choroba i zachorujesz, i jak wtedy tą wiarę okazywać, ale generalnie skończy się znowu na propagandzie, więc zapraszamy was do następnego odcinka. Ale na to trzeba poczekać. A Jehowa jak zwykle niczego nie lubi, bo on niczego nie lubi. Oczywiście trzeba wyrzucić, nie można tego sprzedać na Vinted. Zdjęcie z matką też wyrzucę. Ej, ta muzyka też taka, te dzwony trochę christmasowe. Bardzo się cieszę. Dzięki Jehowie poznałam prawdę.